Edukacja i szkolenie swoich umiejętności narciarskich. Od 24 do 28 lutego uczniowie dwóch szkół podstawowych nr 2 i 3 w Sędziszowie Małopolskim przebywają na Białej Szkole w Zakopanem. To już czwarta edycja zimowego wyjazdu. Jazda na nartach po stokach w Tatrach polskich i słowackich, integracyjne wyjścia, a także normalne zajęcia szkolne. Tak wygląda Biała Szkoła, której pomysłodawcą jest nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim, Magdalena Skoczek. Uczniowie dwóch szkół wyjechali do Zakopanego z samego rana w poniedziałek 24 lutego. Jest to już czwarta edycja Białej Szkoły, którą sobie tak wymyśliłam kilka lat temu. Cieszy się to dość dużą popularnością. Uczestniczą dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 i nr 3. Dlaczego dwie szkoły? No wiadomo, że chodzi o koszty finansowe, żeby to było jak najkorzystniej dla rodziców, bo no jest to dość drogi sport, ale warty zachodu, bo jednak rozbudza ten entuzjazm do sportu alpejskiego i jakoś to trwa. Jaki macie plan na ten tydzień? Więc tak, przede wszystkim jazda na nartach. I w tym roku, jak w poprzednim roku, jest to jazda na stokach w Tatrach polskich i słowackich. Oczywiście to nie wyjazd jedynie wypoczynkowy. Oprócz białego szaleństwa i szlifowania swoich narciarskich umiejętności, uczniowie będą uczęszczać na lekcje szkolne. Mamy zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie, z termami oczywiście. I zajęcia no niestety lekcyjne, ponieważ jest to biała szkoła, cały tydzień, że dzieci mają zajęcia normalnie ze wszystkich przedmiotów i dodatkowo jeszcze język angielski, typowa terminologia związana ze sportem. Termin wyjazdu przypadający na koniec lutego nie jest przypadkowy. Chodzi o mniejsze koszty wyjazdu oraz bezpieczeństwo naszych uczniów, mówi kierownik Białej Szkoły Magdalena Skoczek. Termin dlatego taki, że tak jak już powiedziałam, sprawa finansowa, jest to już niski sezon, ceny mamy dość atrakcyjne, no i bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo. Instruktorzy, z którymi współpracuję, zawsze mówią, że to jest najważniejsze. Stok mamy praktycznie sami dla siebie, więc atrakcje są duże. Pomysł na taką zimową odskocznię od standardowej szkoły uczniowie bardzo sobie chwalą i cenią. Wielu z nich korzysta z oferty każdego roku. Trzeci raz jeżdżę już na tą białą szkołę, jest naprawdę fajnie. Jest czas na zabawę, naukę, taką lekcyjną, na przykład języka angielskiego. No i nauka oczywiście jazdy, na czym to ma polegać. Na nartach, na snowboardzie, tak jak właśnie ja jadę. Czas jest bardzo miły, jest okazja, żeby wykazać się swoimi umiejętnościami. Mamy zajęcia takie, gdzie przychodzą na przykład ludzie tutejsi, przedstawiają nam różne tutejsze obyczaje. Także jest naprawdę po co jechać i polecam ten wyjazd. Właśnie, bo jedziesz po raz trzeci już na tą białą szkołę. Tak. Znowu zdecydowałeś się, żeby jechać. To uważasz według ciebie, że to ciągle można się czegoś więcej nauczyć, jeśli chodzi o biały sport? Myślę, że ciągle można się czegoś nauczyć. Jest to sport, który można rozwijać latami. Tak jak ja już jeżdżę 3 lata na snowboardzie, potrafię cały czas edukować się w tym kierunku i po prostu mam do tego wielkie chęci. Sport jest ważny w rozwoju dzieci i młodzieży tak samo jak i nauka. O tym, że można to ze sobą pogodzić i połączyć, świadczy właśnie Biała Szkoła. Wyjazd, którego głównym celem jest rekreacja, oddanie się pasji i szlifowanie umiejętności, wcale nie musi się wiązać z zaniedbywaniem szkolnych obowiązków. A przy okazji można poczuć trochę zimy i poszaleć na śniegu, który w tym roku nie był zbyt łaskawy dla swoich miłośników.